Dzień dobry, kochani, witajcie. Dzisiaj jest co? Piątek. Piątek, godzina już prawie 16, a ja dopiero się zabieram za zdejmowanie filan, ponieważ z rana robiłam paznokcie. Ale te filany kurzą. Masakra, filany to jest chyba największe zbiorowisko kurzu. O Boże! No idę wypać te filany, potem umyję okno. Potem pójdę resztę gruzu wsypać. Tak. Ja muszę o 17.30 jechać. To jest pół do czwartej. Mamy czwarta. To mam 2 godziny na to. 2 godziny na umycie okna i na wywiezienie gruzów. Jeszcze muszę iść na styk znaleźć 9, bo chcę Jasiowi napompować helem. Co ty szukasz w tej lodówce? A co ty chcesz, kanapkę z dżemem? O, dziki Franek przyszedł. Ale nie wiem, możesz posmakować, który ci smakuje. Ja lubię brzoskwiniowe, ale tam już jest malutko. Dlatego, bo pewnie nie. No. Ty byś musiał iść do fryzjera w ogóle. Masz długie włosy. Tam jest jeszcze nasz truskawkowy, jak chcesz. A, podesz mi nożyczki w sumie. W sumie ktoś nie zgasił światła w łazience, bo słyszę, że chodzi wentylator. No. Tam jest u góry, no tak. To jest, który mama robiła z truskawek, wiesz? Dobra, muszę poodcinać te girlandy. A okno czyste, że ho ho. Teraz jak słońce wychodzi, to widać, jakie te okna są brudne. I naprawdę świeci słońce, to widać każdy kurz. No ale dzisiaj tylko tyle. Uda mi się zrobić, oby udało mi się to zrobić. No ja mogę ci umyć to okna jak... Nie, nie, ty nie myj, bo ty ostatnio u babci myłeś i wiesz, co to się zrobiło. Jak ty ostatnio u babci, ja miałam umyte, a ty nalałeś tylko płynu i zrobiłeś wielki bałagan. Nie, nie, ja już wolę sama ją umyć, wiesz? Dziękuję za taką pomoc. A co ty tam robisz? Następny. Jasiu, co ty robisz? Który ci będzie smakował? Franek, zamykaj tą lodówkę. Tam na dole są jogurty. Malinowy. Malinowy ci najlepiej smakuje? A, w sumie to firany, to muszę wziąć proszek. W ogóle... Ojejku. A, nie mogę tego tu postawić. Bo jest białe z dołu. Muszę ten wybielać, żeby go mam wrzucić. Dobra. A, zapomniałam wam kłaczki wyjąć. Słuchajcie, patrzcie, ja wam pokażę, ile kłaków jest w suszarce. Nie wiem, kiedyś już chyba to pokazywałam, ale dzisiaj tak stwierdziłam, że suszarka to była najlepsza rzecz, jaką kupiłam w swoim życiu. Ja to wezmę tutaj, w wannie otworzę, żeby wam to pokazać. Żeby to mi nie nabrudziło, bo wczoraj sprzątałam łazienkę. Wieczorem jeszcze. Więc tak. Nie wiem, tak mnie naszło na sprzątanie. Czasami tak mam, że jak jestem zestresowana, a wczoraj byłam zestresowana i wkurzona. I wtedy sprzątam intensywnie. No i patrzcie, i tutaj zarówno w jednym pojemniku, jak i w drugim jest pełno tych kłaków. No, otwieraj się. Patrzcie na to. O, tu jest wszystko. O, tu są nawet szyszki. Ja nie mogę. Tu jest jakiś odpaska. Wszystko tutaj jest. Słuchajcie i patrzcie, ile włosów w ogóle. Ja to wyrzucam do kosza. Zaraz to wyrzucę. Ale zobaczcie, ile rzeczy
takich, które w praniu nie wypiorą się, ile potem znajduje się w suszarce. Ta szyszka to pewnie z kieszeni Franka, zgaduję, bo on ma w zwyczaju szyszki zbierać albo kamienie. No więc w pracy to się nie wyprało, ale suszarka to wzięła i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej suszarki i z tego modelu akurat. Bo w pracy mamy sporo rodzajów suszarek i wiem, że ta wytrzymuje najwięcej. Ona w ogóle działa bez zamknięcia. Tam mamy teraz taką gumę założoną, bo to zamknięcie się zepsuło i ona nadal działa, więc nawet jak tam mi się tutaj coś podzieje z tym zamknięciem czy z czymś, to ja jestem przekonana, że ona będzie działała. Więc jak najbardziej ją Wam polecam i jestem bardzo zadowolona z tego, że mam suszarkę. Bo nie wiem, jak ja bym te ilości prania przerobiła na zwykłej takiej suszarce, wiecie, do postawienia. I poza tym ta wilgoć, ile wody, no to to w ogóle się nie... No. Co mam z tym garbem? To się w ogóle nie kalkuluje tutaj w ogóle... Gdybym teraz miała ten rozum, co... gdybym kiedyś miała ten rozum, co mam teraz, to suszarka byłaby pierwszą rzeczą, jaką bym kupiła. No, ale niestety jest jak jest. Ale myślę, że kto nie ma, ten powinien sobie zakupić suszarkę. I nie suszarkę razem z pralką, bo też wiele osób właśnie znajomych i... No i z pracy tam też parę osób kupiło sobie pralko, suszarkę i to już nie jest takie dobre rozwiązanie. Dobra, biorę się do roboty, bo... No i słuchajcie, ja wiem, że nie powinno się mieć okien, jak jest słońce, ale wtedy ja bym chciała myć te okna chyba bardzo słońce! Rano. Jezu, ale słońce mi świeci. Nic nie widzę. Dosłownie. Franciś. Franek. Nie pukaj. Cicho! Cicho! No, chyba wcześniej ja bym musiała mieć te okna na pewno. Nauka dzisiaj jest... Ale słońce świeci. Niby słońce świeci, ale Boże, zimno. No tak, to ja nic nie widzę. Nie wiem, jak to będzie umyte, ale w ognisku chyba, jako tako. Jako tako po ognisku. Mamy różnych słów, które nie oznaczają to, co się wydaje. Mamy, nie wiem, wojowników, parę